tvpodkarpacie.pl. Region Karpacki potrzebuje jednej wspólnej strategii rozwoju. To właśnie ten temat był głównym motywem spotkania zorganizowanego w Rzeszowie przez europosła Tomasza Porębę. Wiele regionów w Unii Europejskiej ma swoją strategię, ma strategię region Alp, ma strategię region Morza Śródziemnego, ma swoją strategię wreszcie Bałtyk i ma Dunaj. Natomiast Karpaty wciąż pozostają bez osobnego programu, który pomógłby w rozwoju, w równoważeniu szans rozwojowych między takimi regionami jak region Karpat, a pozostałą częścią Unii Europejskiej. Jak zapewnia europoseł z Podkarpacia, Komisja Europejska daje zielone światło dla strategii rozwoju Karpat. Nie ma żadnych argumentów przeciwko tej strategii. Nie ma żadnych argumentów, żeby strategia karpacka nie powstała i nie ma żadnych argumentów, żeby nie podejmować na jej rzecz działań, ponieważ ona się idealnie wpisuje w filozofię Unii Europejskiej, filozofię zrównoważonego rozwoju, czyli wyrównywania szans rozwojowych między poszczególnymi regionami. Aby ona powstała, potrzebne jest współdziałanie. Dzięki opracowaniu wspólnej strategii rozwoju Karpat jest szansa, że Podkarpacie zrobi milowy krok w kierunku rozwoju. Miejmy nadzieję, że kiedyś serce Karpat zacznie bić niedaleko stąd, w Rzeszowie. Pamiętajmy o tym, że Karpaty to jest część krainy, która leży w naszym województwie. Ja chcę powiedzieć, że samorząd województwa podkarpackiego, powołując pełnomocnika do spraw strategii karpackiej, pokazuje wagę, z jaką podchodzi do tego problemu. Chcę powiedzieć, że instytucja w postaci przedstawicielstwa ONZ-u, w postaci Global Punktu, który tu w niedługim czasie, myślę, powstanie, który będzie się zajmował pisaniem tej strategii, jest też ważną deklaracją. Był etap, kiedy i w dalszym ciągu jest, kiedy zajmują się tym strategią karpacką eurodeputowani, zajmują się parlamentarzyści nasi krajowi, zajmuje się tym szczebel dyplomatyczny. Teraz my jako samorządy wojewódzkie się to aktywnie włączamy. Nasze spotkanie z Małopolską to potwierdza, Małopolska też włącza się w ten proces, a my działaniami sprawczymi, lokując tutaj Global Punkt, ale także zabiegając o siedzibę Konwencji Karpackiej, chcemy się walnie przyczynić do tego, żeby zmaterializować w tym miejscu to nasze działanie. Przedstawiciele województwa od dłuższego czasu przygotowywali się do opracowania koncepcji. Dziś Podkarpacie jest gotowe na jej przedstawienie. Potrzebne jest jednak zainteresowanie się tym tematem rządu polskiego. Mamy gotowy pomysł, jak do tej strategii dojść. Mamy gotowy dokument, jak ta strategia powinna wyglądać. Potrzebna jest wola polityczna, potrzebna jest wola rządów krajów regionu Karpat i to spotkanie też służyło i służy temu, aby o tym głośno przedstawicielom rządu, również rządu polskiego mówić, że bez ich inicjatywy politycznej będzie o tą strategię bardzo trudno. Podkarpacie zdaniem specjalistów z dziedziny rozwoju powinno iść za przykładem Alp. Te dwa regiony mają ze sobą wiele wspólnego. Alpy poszły jednak do przodu, a Karpaty pozostały daleko w tyle. W połowie XIX wieku Alpy i Karpaty były regionami bardzo podobnymi, to znaczy były najbiedniejszymi regionami swoich krajów. Później powstała moda na Alpy, na kurorty, na wspinaczki górskie. Wykreowano produkt turystyczny pod nazwą alpinizm i przez te ostatnie niecałe 200 lat Alpy rozwinęły się znacznie. Teraz tamte gminy i miejscowości należą do tych najbogatszych w swoich krajach i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą drogą poszły Karpaty. Przed Polską stoi teraz duże wyzwanie. Rząd musi lobbować w Komisji Europejskiej o zaakceptowanie strategii rozwoju Karpat. tvpodkarpacie.pl